Dzisiaj my się pysie reakcja na Detrás del Juego, odcineczek, moi drodzy, 15. Serijka, w której główną bohaterką jest pani Yandere. Pani Yandere, która oczywiście jest zakochana w senpaju, ale w tej historyjce pan senpaj też jest zakochany w pani Yandere. Budo też jest zakochany w pani Yandere, ona go wykorzystuje i dzieją się różne niecne rzeczy. Ostatnio zdechła Osana. Chyba tak to, moi drodzy, było. Przekonajmy się wspólnie w takim podsumowanku tego, co się ostatnio działo, a wy my się się nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekaliście na kolejny odcineczek. Cicho bądź, muszę cię podgłośnić. O, teraz super. Myślisz, że to ekscytujące? Okej, moi drodzy, Okaruto zaczęła coś tam kombinować z senpajem, zaczęła z nim więcej spędzać czasu i w ogóle, ale pani Yandere się to nie podoba i Oka, zaraz zostaniesz odstrzelona, chyba że przyzwiecie dziwnego demona, który poskrzyżuje moje plany. Chciałbym zgłosić porwanie. Powiedz mi imię ofiary i kiedy ostatni czas. Osana, ale policja tego nie kupiła. Policja totalnie nie chce o nim słyszeć. Proszę mi pomóc, tylko ten ziomeczek, tylko ten policjant chcę węszyć w tej sprawie. Przepraszam, że cię okłamałem. No, tutaj Budo i Senpai byli skłóceni przez Ayano, bo jeden i drugi się w niej podkuchują, ale teraz się pogodzili. Spotkam się z tą osobą jutro. Powiedział mi, żebym nikomu o tym nie mówił. A pan Senpai idzie na spotkanie z tym detektywem, który chce dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z Osaną i ze wszystkimi tymi ofiarami. On coś podejrzewa. Reszta policjantów olała tę sprawę. A to Budo, moi drodzy, zabił Osanę, żeby nie zdemaskowała pani Yandere, bo ona coś tam podejrzewała, z tego co pamiętam. Zaczynam myśleć, że chyba specjalnie zostawiasz otwarte okno, bym wszedł i się z tobą przywitał. Może tak jest, Mysiu Pysiu? Nie, nie wygląda na zainteresowaną. Widziałeś coś? Totalnie olała, co powiedziałeś. To trochę przykre, Mysiu Pysiu. A konkretnie? Nieważne. Mam dobrą wiadomość i złą. No, słucham. Dobra jest taka, że ja i Taro znowu jesteśmy przyjaciółmi. Juhu! Tak jak rozkazała moja księżniczka. Ona macie to ta... No, spójrz na jej wyraz twarzy! Zła jest taka, że byłem wczoraj u niego. I co tam? Powiedział, że nie jedzie na wycieczkę, bo spotka się z detektywem, który mu pomoże. Ciebie znaleźć. Muszę znaleźć kogoś, na kogo mogę zwalić winę. Ej, przypał jakby z... Nie no, na Budo raczej nie zwali, bo mnie wyda. Wtedy, no to nie wiem, koleżanko, może na Oka, o, na klub okultystyczny z Walwinę, że to oni stoją za wszystkim. No kurde, powinni to wszyscy kupić, biorąc pod uwagę, że mają nóż rytualny w czasce wbity w swoim klubie. To by było takie dosyć sensowne, ta dziewczyna, co została aresztowana po morderstwie, jak miała na imię? Ta, którą Kizana traktowała jak niewolnicę? Nie wiem. Na kogoś już zwaliłem winę? Powinnaś się zapytać Infocian. Nie poproszę jej o pomoc. Z Infocian też się chyba coś pokłóciliśmy. No to jesteśmy zdani na siebie, Mysiu Pysiu. Moja nagroda? Jaka nagroda? Za co nagroda? Co ty ode mnie chcesz? O czym mówisz? Taka była umowa. Była jakaś umowa? Ja nic nie pamiętam. Nie zrobiłam z tobą żadnej umowy. Ja też nic nie pamiętam, Mysiu Pysiu. To ty chcesz się zakochać. Ja tylko daję ci możliwości, byś osiągnął swój cel. Osiągnął mój cel? Nic ci nie jestem winna. Więc zaczynasz coś do mnie czuć? Chyba nie. A może? To byłoby dla mnie bardzo trudne, by czuć coś choć odrobinę do ciebie. Au! Emotional damage! Kto tam? Kto? Yanchan, to ja. Oj, będzie przypał, jak zobaczy Budo. Budo, wydupiaj przez okno. Możemy porozmawiać? Jasno, Budo, wydupiaj przez okno. Już, rzuć nim jak panem misiem. Ja rzucam. Ta, jaki ryj, idealny na miniaturę. Pięknie, jeszcze. Teraz, pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze więcej takich ryjów zrób. Będzie idealnie na miniaturkę. A ty, Budo, wydupiaj. Już ci mówiłem, wydupiaj. No, już, tam, nie, drzwi, tam, okno, tam, już. Dobra, nie, troszkę bardziej podekscytowanie, pani Yandere, to będzie super miniatura. Siema, co tam? Chcesz wejść? Zobaczysz ołtarzyk, mam twoje gacie. Cześć, siema, mam twoje gacie i zużytą gumę. I ołówek? I chyba kosmik twoich włosów, nie wiem skąd. Nie pytaj mnie, ja nie wiem, ja nic nie wiem. Gacie też nie wiem skąd, ale są w ołtarzyku. Przepraszam, nie ubrałem jeszcze mundurka szkolnego. Nie jadę na wycieczkę. Czemu? Muszę się zająć swoją siostrą, ale przyszedłem cię przeprosić. A tak? A już nie pamiętam za co. Przeprosić? Że cię unikałem. A! O ty, Mendo! Nie musisz się tłumaczyć albo przepraszać. Myślisz, że moglibyśmy być przyjaciółmi?
Oczywiście. Znaczy, to ona chyba nie tego chce. Nie przyszedłem tylko przeprosić, nie? Dobrze, dobrze, rób takie twarze. Pozuj bardziej. Po wycieczce moglibyśmy się spotkać w moim domu. O, już do domku? Twój dom? Już do domku. Oczywiście. Budo też przyjdzie. Myślałem, że zauważył go, jak wychodzi przez okno. Ale to byłby przypał. Do zobaczenia, Jancian. Dobrze było cię widzieć. Tak, tak. Ciebie również. Cześć. Serduszko, cześć. I tylko po to tu przylazłeś? Nie masz telefonu? Chcesz to wbij. Ten jaki poddenerwowany. Uspokój się tam. Wdech i wydech. A ja ci nie mówiłem, żebyś wydupiał przez okno? Jancian nie może dojść do siebie. Halo? Wszystko okej? Okay? Zaprosił mnie do swojego domu. Tak, tak, tak. Senpai zaprosił mnie. Tak, tak, tak. Będę w domu senpai. No już spokojnie, spokojnie. Pokaż mu ołtarzyk. Weź go ze sobą. Weź mu gacie. Oddaj czy coś. Nie zaczynaj za swoją zazdrością, Masuta. To nie to. Taro zaprosił mnie do swojego domu, by porozmawiać o śledztwie z detektywem. Co jeśli będą chcieli mnie... Nie, raczej mnie nie podejrzewa, mysie pysie. Czy on planuje ciebie też w to tajemniczyć? Prawdopodobnie tak. Ej, to przypał, że osoby... z którymi chcę pogadać na temat śledztwa i które chcę poprosić o pomoc, są osobami, które za tym stoją. Ayano jest taka urocza, Ayano jest głupia. Zamiast mordować tutaj wszystkich, to mogli po prostu być razem. I mamy kolejny przepiękny dzień! W szkółce. Siema. Co? Nie ingerujcie, co tam się dzieje? Przesuńcie się, co? Ktoś się bije? Bójka, bój... Tak, tak, dowal mu! Widzieliście okę? Okay? Nie? Nikt się nie bije? No dobra. Tam? Tam jest oka? Co robi oka? Oka! Oka! Co robisz? Czemu tu stoisz? Shin, siema. Co ty tutaj robisz? Szukałem cię, czekajcie, głos Oki. Jakby brzmiała oka. Myślę, że mogłaby nam pomóc w rytuałach. Boże, jak to przerażająco brzmi. Cześć koleżanko, przyszedłem właśnie. Znalazłem książkę, która pomoże nam w rytuałach. To brzmi tak pojebanie. I jak tutaj nie zwalić na nich winy? Sami się proszą. Skąd ją masz? Z biblioteki. Nieprzydatna. A, wydupiaj z czymś takim. Mówiłam, że książki stąd są do niczego. Czytałam je po kilka razy. Uuu, kolega chciał dobrze, ale mu nie wyszło. To są w większości historyjki do straszenia dzieci. Więc będę szukać gdzie indziej. No raczej. Wydupiaj, już! O Boże, jaki smutny! Ej, kolega, spokojnie. Czy lubisz Yamadę? O, kolega zazdrosny! Dzięki Bogu, siema, przy pani. Masz to, o co prosiłem? Co ty chcesz? Mam kartkę papieru. Zadowolona? Jestem ci winna. A mam nadzieję, że dyrektor nie wścieknie się na mnie, że zapomniałem zarezerwować w Kamoe. Jak dobrze, że twoja rodzina znalazła nam wszystkim hotel w Kyoto. A... to tutaj spora przysługa przepani. Piąteczka się należy. Już na cały rok. Przyjrzyjmy to jeszcze raz, proszę. Zrobiliśmy to już 10 razy. Czemu to jest takie ważne, żeby wysłać wszystkie te wiadomości przed wycieczką? Nie będzie mnie 2 dni. Co jeśli nie będę mieć internetu w Kamoe? On potrzebuje ciągle twoich wiadomości, by brnąć dalej z progresem. Nie myślałaś, że jesteś trochę irytująca? No co ty? Wszyscy mnie kochają. Chyba niekoniecznie. Sprawdzamy, czy wszystko jest gotowe w Kamoe. Wycieczka nie odbędzie się do Kamoe. Co? No, mówiłam z nauczycielką. No, co tam? Coś nie wyszło z rezerwacjami. Ale ogarnęła. Jedziemy do Kyoto. No, 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 no. Ogarnęła je. Zadowoleni? Niezadowoleni? Dobrze, źle? Dobrze to słyszeć. Dlaczego? Te plotki o Yurei wprawiały mnie w zakłopotanie. Będzie dobrze, nie słyszałaś o yokai? O nie, nie chcę... To nie plotka, to prawda. Rok temu byłam w Kyoto z rodziną i widzieliśmy yokai przed nami. Czekajcie, czym jest yokai? Yokai, ogólna nazwa mitycznych stworzeń, potworów, występujących w japońskiej mitologii i tradycjach ludowych. Coś odmienionego lub okazującego dziwne zmiany w sposób niezrozumiały, powodujący w ludziach strach lub zdziwienie. Wiemy coś nowego, przynajmniej ja wiem coś nowego. I widzieliśmy yokai przed nami. To nieprawda. No i co ich straszysz?
Jakbym siebie widział w podstawówce, jak straszyłem kolegów z klasy, że kurde w kiblu niecna ręka wyjdzie. Naprawdę, coś takiego dziwnego wymyśliłem w podstawówce, że później wszyscy bali się pójść do tej toalety, że nawet pani musiała interweniować i mnie strasznie zjebała za to, widzowie. Już nie pamiętam, co ja tam wymyśliłem, ale chyba jakąś martwą dziewczynkę, która... co jakiś czasu wychodzi z toalety, po prostu wystawia rękę, czy co? Nie pamiętam, widzowie, ale to było pojebane i wszyscy się bali chodzić do toalety. Nie ten, wiem, bo ten yokai jest zakochany. Co jest zakochany w kim? W mojej babci. Okej. Ale ona zmarła kilka lat temu. Co robią tam ci uczniowie? Yokai nadal wędruje po wiosce z nadzieją, że zobaczy ją ponownie i będą żyli szczęśliwie razem. O. A nam urwie łby. I nadszedł czas wycieczki. Pamiętajcie, że rankiem odwiedzimy ogrody świątyni Tenryuji. Będziemy mieć 2 godziny na lunch i po południu odwiedzimy świątynię Kinkakuji. Do godziny 17. Jeśli źle coś wymówiłem, to najmocniej przepraszam. Powrócimy do naszych pokoi, możecie zwiedzić wioskę. Tylko pod opieką nauczyciela, dokładnie. Okej, dobrze. Ruszamy! Będziemy też uprawiać różne zajęcia. Dobrze, z tego powodu zdecydowaliśmy utworzyć z was pary, które będą... O, Boziu, dadzą mi budo. Nie tylko do zajęć, ale też żebyście dbali o siebie nawzajem do momentu powrotu do szkoły. Okej. Jakieś pytania? Czy mogę nie być z Budo? Co tam? Możemy sobie wybrać partnerów? O, ci jacy uroczy. Już was dobraliśmy. O, dlaczego? Ci jacy zdenerwowani. Spokojnie. Ej, wdech i wydech. Nie chcę słyszeć. No, zamknąć ryję. Dobra, dadzą mnie definitywnie albo do Budo, albo do tego. Albo do Oki. Haruto Yuto. Twoim partnerem jest Jojo Tekina. Dobra, kim ja... Jak ciul nas dadzą razem oka. Budo Masuta będzie Shinem Higaku. Który to? To jest ten. Ojejku. Ten, który zakochany jest w Oce. A szkoda, chciałem być w parze z moim... Dobra, uspokój się. Okaruto Staro Yamadu. Wow, co? Ale Taro nie ma. Nasza pomyłka. Przepraszam, Oka, ale Taro nie bierze udziału. Ta jak kurde się uniosła. Znajdziemy dla ciebie kogoś innego. Nie. Nie przejmujcie się mną. Mogę być sama. Nie możesz być sama. Mówię, że nie ma problemu. Ona ci dała papiery, musisz jej... Później to omówimy. W sumie, przepani, to ona załatwiła miejsce w hotelu, tak? To ona cię uratowała, więc... Pewnie będzie mogła być sama, jeśli tego chce. Dobrze, kontynuujmy, no. A ja najszy będzie z kim? Z kim? Hayato, który to? Zielonek. Siema. Ale ja nawet nigdy z nią nie rozmawiam. Będziemy się dobrze bawić. Tak! Kolega! Tylko uważaj na to, co mówisz, bo Ayano może ci urwać łeb. Nie chcę tego przegapić. To będzie wspaniała wycieczka. Co jest? Gdzie idziesz, Taro? Panie senpai, gdzie ty łazisz? Proszę wejść. Do kogo włazi? Do tego detektywa! Siema, panie detektywie! Dzień dobry. Przepraszam za bałagan. Luzik, mordeczko. Ciekawe, co ustalą. Usiądź. Jaki bałagan? Ty byś zobaczył mój pokój, ciulu! Piwa? No, gracias. Nie, dziękuję. ¿Cuántos años tienes? Ile masz lat? 18. No, 18. Powinieneś zacząć testować. Ten, co go do piwa? O, dopiero 8 rano. Dobra, przy pana, proszę się uspokoić i przejść do sedna. Więc, znał pan moją przyjaciółkę Osanę? Po pierwsze, nie bądź taki formalny, to dla mnie niekomfortowe. Dobrze, więc, panie, znał pan Osanę czy nie? Znam ją, zanim umarła. No, umarła? Ona zaginęła. Nie, dead. Dzieciaku, mówimy tutaj o mordercy, a nie o porywaczu. Dead jest Osana, ale nie ma dowodów, nie są tutaj potrzebne. O. No, przykro mi, ale nie jestem dobry w takich momentach. Trzymaj, chcę, żebyś to zobaczył. No, co tam? Co tam wynalazłeś? Daj zobacz, a to jest? No, wytłumacz. Gazeta opublikowana w 89 roku. Czy to się odnosi do mamki pani Andery w takim wypadku? A to, no, to należy do detektywa, który zajmował się dochodzeniem w twojej szkole. Okej, mam tego odsłuchać, tak?
Czy streszisz mi, co tam jest? Nie, wygląda na to, że mi tego nie będzie. O, jaki słodki kiciuk! Wygląda na to, że nie będzie chciał mi tego streścić. A, bo to jest już koniec, widzowie. No dobra, czyli w takim wypadku dowiemy się, co jest na tej kasetce w kolejnym odcineczku, jak również prawdopodobnie w kolejnym odcineczku będzie super wycieczka. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę i napiszcie komentarz... Nie wiem jaki. W takim wypadku, jeśli po prostu dotrwaliście do samego końca, napiszcie po prostu komentarz Ayano. Po prostu Ayano. Zobaczę, ile osób dotrwało do samego końca. I moi drodzy, im więcej reakcji, komentarzy, lajkaczy i tak dalej, tym szybciej pojawi się kolejny odcineczek. Tymczasem ja się żegnam z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.